Znaczy, myślę tak, po pierwsze jesteśmy trochę ofiarami złudzeń, różnych złudzeń, bo nie tylko europejskich złudzeń, także ukraińskich złudzeń. Tak naprawdę Ukraińcy powinni byli już dawno, gdyby to się działo na początku XX wieku albo w XIX, no to na pewno Ukraińcy musieliby już dawno uznać, że to, co jest wojną, no bo w oczywisty sposób obce wojska operują na terytorium ich kraju, czyli w takim sensie faktycznie mamy wojnę. Natomiast oczywiście zmieniły się czasy, inaczej się traktuje te problemy wypowiedzenia wojny, wszyscy unikają tego, tych nazw, które potem rodzą pewne konsekwencje za wszelką cenę. Więc jak gdyby wojna jest jednak już i to mamy taką skłonność też, żeby się sami pocieszać, że to jeszcze nie jest wojna, dopiero będzie wojna, no to ona na pewno jest.